Dzień dobry Państwu, witam ponownie tych wszystkich, witam ponownie wszystkich, którzy byli wcześniej na spotkaniu memorandum, witam też nowe osoby. Pan minister Dąbrowski prosił już o rozpoczęcie, zaraz pewnie do nas dotrze w ciągu najbliższych kilku minut. Spotykamy się dzisiaj w formule warsztatowej, więc zachęcam do zabierania głosu i zadawania pytań. Są tutaj również z nami eksperci Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Instytutu Łączności. Spotykamy się po to, aby omówić zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA, które jest podstawowym krokiem związanym z wyznaczaniem obszarów interwencji w ramach pierwszej osi programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Przypomnę, że każdy obszar zgłoszony w ramach konsultacji, każdy budynek objęty planami inwestycyjnymi operatora nie będzie później mógł być objęty dofinansowaniem unijnym. Więc myślę, że temat jakby dość istotny dla wszystkich, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy będą ubiegać się o środki. Konsultacje zostaną uruchomione w przyszłym tygodniu. Spokojnie, spokojnie. Konsultacje zostaną rozpoczęte w przyszłym tygodniu. Zaraz kolega powie, jak długo będą trwać. Oddam teraz głos panu Dominikowi Koperze. Natomiast chciałem też podkreślić, że za konsultacje organem odpowiedzialnym jest ministerstwo i minister administracji i cyfryzacji. To my jesteśmy tym podmiotem, który będzie prowadził konsultacje społeczne, oczywiście przy wsparciu i pomocy Instytutu Łączności i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Także oddaję głos Dominikowi. Dziękuję bardzo. Ponieważ słowo pisane znaczy więcej niż powiedziane, mamy na slajdzie napisane to, co kolega powiedział. Podmiotem odpowiedzialnym za konsultacje jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Termin konsultacji zaczynamy w przyszłym tygodniu, 16 marca. Konsultacje będą trwały 2 miesiące. Jest to termin dłuższy niż przeważnie trwają konsultacje społeczne, gdzie standardowym terminem jest 30 dni. Ponieważ są to specyficzne konsultacje i chcemy, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia się, wydłużyliśmy termin i konsultacje będą trwały 2 miesiące. Na konsultacje składają się dwa elementy. Przede wszystkim chcemy uzyskać plany inwestycyjne od operatorów po to, żebyśmy mogli skierować środki z POPC do rzeczywiście obszarów białych, obszarów, gdzie infrastruktura nie istnieje i gdzie nie powstanie w najbliższym okresie, rozumianym przez 3 lata. Drugim elementem jest weryfikacja obszarów białych, czego będzie mógł dokonać każdy obywatel poprzez uruchomiony portal. O tym za chwilkę szerzej też. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji jest rozporządzenie komisji o wyłączeniach blokowych. Na tej podstawie będzie udzielana pomoc publiczna w ramach pierwszej osi priorytetowej POPC. Tak jak mówiłem, możemy skierować środki z POPC tylko na obszary, gdzie infrastruktura nie istnieje i nie powstanie. I dlatego ogłaszamy konsultacje, żeby potwierdzić plany i zweryfikować, że rzeczywiście wyznaczymy dobre obszary do interwencji. Konsultacje będą na bardzo dużym stopniu szczegółowości. Obszary białe wyznaczamy do poziomu punktu adresowego. Opieramy się, tworząc listę obszarów do konsultacji, opieramy się o inwentaryzację prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za rok 2013. Po zebraniu planów i zweryfikowaniu obszarów białych, równocześnie proces inwentaryzacji nadal trwa do końca marca. Dane z inwentaryzacji zostaną wyczyszczone, przeanalizowane i następnie lista obszarów po konsultacjach zostanie jeszcze zweryfikowana z wynikami inwentaryzacji za rok 2014. Tak jak mówiłem, celem konsultacji jest określenie listy obszarów białych, NGA, które będą stanowiły potencjalnie obszar do interwencji w ramach POPC.
Więc najpierw chciałbym opowiedzieć chwilkę o tym module dotyczącym weryfikacji obszarów białych. Poprzez stronę internetową będzie udostępniona mapa Polski z zaznaczonymi obszarami białymi. Dostęp do mapy nie będzie wymagał logowania. Każdy obywatel będzie mógł wejść na stronę internetową, spojrzeć na swoją miejscowość, spojrzeć na swój blok, czy został zaznaczony, na swój budynek, czy został zaznaczony jako obszar biały. Następnie, jeśli będzie chciał zweryfikować już konkretnie adres, czy na przykład zobaczy na mapie, że jego obszar, jego budynek został zaznaczony błędnie, będzie chciał nam to zgłosić, będzie musiał się zalogować do systemu. Nie będziemy wymagali jakichś szczególnych danych, imię, nazwisko oraz adres e-mail. Po zalogowaniu się do systemu będzie mógł wyszukać swój adres poprzez podanie nazwy miejscowości, nazwy ulicy i numeru budynku. I po podaniu tych danych uzyska jedną z dwóch informacji. Bądź to, że jego obszar został zaklasyfikowany jako biały i nie ma tam infrastruktury, która umożliwia świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 megabitów na sekundę. Bądź że jego adres nie znajduje się w bazie obszarów białych. Będzie mógł potwierdzić nam taką informację, bądź zgłosić, że wynik wyszukiwania jest błędny. I teraz główny temat dzisiejszego spotkania, czyli zbieranie planów inwestycyjnych. Zbieranie planów będzie odbywało się poprzez system SIS, z którego korzystają wszyscy operatorzy, zgłaszając informacje o istniejącej infrastrukturze w ramach inwentaryzacji prezesa UKE. Plany inwestycyjne, jakie nas interesują, może następny slajd poproszę. Plany inwestycyjne, jakie nas interesują, dotyczą lat 2015-2018. Użytkownicy, którzy mają już dostęp do systemu SIS, czyli przedsiębiorcy telekomunikacyjni, będą używali swojego loginu i hasła, żeby zalogować się do systemu. Jeśli dany przedsiębiorca, dany podmiot nie ma dostępu do SIS, musi zgłosić nam chęć uzyskania takiego dostępu na adres szybki-internet@mac.gov.pl. Jest to jedyny adres internetowy, jedyny adres e-mail, jaki będzie używany do komunikacji w ramach konsultacji. Wszelkiego rodzaju problemy, pytania prosimy zgłaszać właśnie na ten adres e-mail. Następny slajd. Plany inwestycyjne będą zbierane za pomocą formularza bądź poprzez przesłanie pliku. O tym w drugiej części będą mówili na pewno szczegółowo przedstawiciele Instytutu Łączności. Dodatkowo użytkownik poza zgłoszeniem planów, poza zaznaczeniem, wskazaniem w jakich lokalizacjach planuje inwestycje, może, a w niektórych przypadkach będzie musiał przekazać nam inne dokumenty dotyczące danego planu inwestycyjnego, ale to także będzie pokazane w drugiej części. Konsultacje trwają do 15 maja, następnie do końca czerwca zespół międzyinstytucjonalny będzie dokonywał weryfikacji tych planów. Zależy nam na tym, żeby zgłaszane plany były rzeczywiście wiarygodne i były realizowane następnie, ponieważ nie chcemy, żeby poprzez takie zablokowanie, wyłączenie obszaru z interwencji w ramach POPC, obszar ten następnie nie miał dostępu do internetu, do szybkiego internetu. Dlatego plany te będą weryfikowane, a zespół będzie mógł wystąpić do podmiotu zgłaszającego o wyjaśnienia bądź dodatkowe dokumenty. To należy bardzo mocno podkreślić. Plany, które zostaną uznane za wiarygodne, przyjęte, powodują, że dany obszar zostaje wykluczony z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach POPC. Jeśli operator planuje tam inwestować ze środków publicznych,
liczymy, że rzeczywiście taką inwestycję będzie realizował. Jednocześnie nie będziemy kierować tam środków. Po pierwsze, nie ma takiego, w takim razie nie ma powodu, żeby tam kierować środki publiczne. Po drugie, nie powinniśmy wypierać środkami publicznymi inwestycji prywatnych. I dlatego chcemy to jasno podkreślić. Plany będą podlegały monitorowaniu. W tym roku ogłaszamy pierwszy konkurs. Natomiast przy każdym następnym konkursie będziemy weryfikować, czy zgłoszone plany są rzeczywiście realizowane. Jeśli plany nie będą realizowane zgodnie z przekazanym harmonogramem, obszary takie będą wracały do puli obszarów białych i będą mogły uzyskać dofinansowanie z POPC w następnych konkursach. Co do kontaktu, na naszej stronie internetowej, na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą dostępne wszelkie informacje na temat konsultacji. Na tej stronie będą nie tylko informacje, będą opublikowane zasady, będą odesłania do SIS-u i do strony, gdzie będzie można weryfikować białe obszary. Także u nas jest ta centrala informacyjna i jednocześnie wszelkiego rodzaju pytania, wątpliwości należy kierować na adres e-mail, który jest podany. Tak jak mówiłem, jest to jedyny punkt kontaktowy. Chcemy to też jasno podkreślić, żeby nie było wątpliwości kierowania pytań do UKE, do Instytutu Łączności, do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nie, to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiada za konsultacje i z chęcią udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania. Z mojej strony to tyle. Myślę, że teraz ta ciekawsza część, czyli rzeczywiste zobaczenie systemu, za pomocą którego będziemy zbierali informacje. Ja mam takie pytanie, ale to już bardziej nie w sensie tej części takiej, że tak powiem, weryfikacji planów biznesowych, tylko mam pytanie jakby po pierwsze co do tego, w jaki sposób ta część taka ogólnie dostępna dla wszystkich, tak rozumiem, użytkowników internetu, oni mają tam potwierdzić, że zgadzam się lub nie zgadzam, że jest to biała plama, że mam internet 30 megabitów na sekundę lub nie, to na podstawie czego? Na podstawie tego, czy korzystam z usługi, no bo użytkownik chyba nie bardzo wie, jaką technologię ma. Tylko wie, czy jego łącze, dokładnie, wie, czy jego łącze wypełnia. Zrobię sobie speed test u siebie w domu i teoretycznie mam sieć kablową, która powinna 50, a mam 30, a nie mam 30 nawet. Więc ja od razu odpowiem. Przepis unijny, który wcześniej Państwu prezentowałem, zakłada, że musimy zebrać plany inwestycyjne oraz potwierdzić listę obszarów białych w otwartych konsultacjach społecznych. Dajemy obywatelom taką możliwość. Zakładamy, że dane, które podajemy, są słuszne, są oparte o informacje przekazane przez operatorów w ramach inwentaryzacji. Tak? Wszelkie zgłoszenia od obywateli będziemy weryfikować, będziemy sprawdzać z danymi, które mamy. Opieramy się na tym, czy w danym punkcie istnieje infrastruktura. Oczywiście obywatele mogą nie mieć takich informacji, ale uważamy, że dobrze jest im dać możliwość wypowiedzenia się. Plus może być taka sytuacja, że jest nowy budynek, którego na przykład my nie mamy jeszcze w bazie i przez to, że taki obywatel zgłosi nam, że nie zgadza się z nami, będziemy wiedzieć, że taki budynek należy dodać do naszej listy. Wszelkiego rodzaju zgłoszenia będziemy weryfikować. Tak? Chcemy po prostu dać wszystkim możliwość wypowiedzenia się. Dobrze, właśnie ja chciałam też znać trochę, dostałam odpowiedź na to, bo właśnie chciałam się dowiedzieć, jaka będzie relacja pomiędzy właśnie tym, co zostanie zgłoszone przez użytkowników, a tym, co wyjdzie, że tak powiem, z tej listy operatorów. Nie będzie tak, że zgłoszenia będą przyjmowane jeden do jednego. Będziemy po prostu te dane, te zgłoszenia weryfikować. A czy obywatele otrzymają jakąś odpowiedź zwrotną, czy nie? Poprzez zobaczenie listy podziękujemy za zgłoszenie i na pewno będą mogli zobaczyć
jak będzie wyglądała lista na zakończenie. Tak? Znaczy nie, bo ja pytam, bo to po prostu to są troszeczkę inne dane, tak? Znaczy do tej pory nie mamy pewności, czy operujemy na poziomie usługi, tak? Bo to, że mam taką daną infrastrukturę w jakimś odcinku dostępowym, tak? No to nie oznacza, że mam taki dostęp do takiej usługi, tak? Więc użytkownik, ja na przykład teoretycznie mogłabym mieć te, niby mam 100, ale w rzeczywistości tego nigdy nie osiągam, tak? Chociaż mam taką usługę 100 wykupioną, czy nie też. Podstawą dla nas jest to, czy istnieje infrastruktura. Dlatego tak ważne jest, w chwili obecnej wyznaczamy obszary w oparciu o inwentaryzację za rok 2013, dlatego tak ważne jest, żeby operatorzy w ramach inwentaryzacji, która nadal trwa, zgłosili rzetelne dane o istniejącej infrastrukturze. Podstawą jest infrastruktura. Oczywiście użytkownik patrzy bardziej pod kątem usługi, ale my wyznaczamy te obszary pod kątem tego, czy jest tam odpowiednia infrastruktura. Także tak jak mówię, podstawą dla nas jest inwentaryzacja. Zgłoszenia od obywateli są pomocnicze, tak? Mają nam... Tak, ale to ja jeszcze zadam jedno pytanie. Czy chodzi o infrastrukturę na odcinku dostępowym, a potem może być cokolwiek? Czy chodzi o to, że na całym odcinku dostępu do internetu ta infrastruktura ma zapewniać 30? Bo to jest różnica, bo jeżeli mówimy tylko o odcinku dostępowym, no to ja mogę mieć teoretycznie, ale w rzeczywistości ja dostępu do internetu o tych prędkościach nie będę mieć. To w oparciu o jakie dane zostały wyznaczone obszary białe, zostało zaprezentowane w instrukcji, którą Państwu też udostępniliśmy. I tam wypisaliśmy wszelkiego rodzaju technologie, które braliśmy pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów białych. No tak, tylko właśnie tam było o odcinku dostępowym, rozumiem. Że tylko. Czyli nie bierzemy o dostęp do internetu, tylko chodzi o to, że teoretycznie ta infrastruktura na tym odcinku mogłaby zapewniać, ale nie zapewnia, niekoniecznie musi zapewniać. Dostęp do internetu. Badamy sieci, tak? Chodzi o to, sieci dostępowe, tak? Tak, ale chodzi o to, że żeby mieć dostęp do internetu o pewnych parametrach, to muszę mieć na każdym elemencie do dojścia do tego internetu, muszę mieć sieć, która zapewnia te parametry. Proszę. Znaczy, ja mam natomiast, jeżeli chodzi o instrukcję, bo sobie ją niedokładnie czytałem, ale tam jest pewna niespójność, mianowicie inwentaryzacja za 2013 nie uwzględnia dostępu radiowego, poza radioliniami punkt-punkt. Już jeżeli chodzi o zgłaszanie planów, to wysoko rozwinięte sieci radiowe są dopuszczone do zgłaszania jako plan inwestycyjny. Jak to będzie wyglądało teraz z punktu widzenia inwestycji, które no, operatorzy komórkowi prowadzą cały czas? W roku 2014 i w roku 2015, no do, powiedzmy sobie, do połowy roku. Czyli jak to będzie klasyfikowane, jeżeli chodzi o biały plan? Dyrektor Ostanek się zgłaszał do odpowiedzi. Więc jeśli chodzi o inwentaryzację 2013, no to żaden z operatorów nie wykazał zasięgów klasy LTA i LTE2. W związku z tym nie mamy o czym mówić w tym momencie, że takiekolwiek inwestycje były prowadzone i tego typu zasięgi były posiadane, czy były wykazane. Natomiast jeśli chodzi o inwentaryzację 2014 roku, no to po pierwsze zobaczymy, co zostanie przekazane. Natomiast faktem jest, że my budujemy sieci ostatniej mili. To jest sieć klasy NGA ostatniej mili. Także nie interesują nas sieci pośrednie transportowe do serwera Stanów Zjednoczonych, bo to byłby absurd po prostu. No. Znaczy, ja może nie jeszcze... Nie chodzi o sieć do serwera w Stanach Zjednoczonych, tylko chodzi o sieć w ramach nawet danego operatora, tak? Ale do tego punktu, gdzie jest ten dostęp do internetu, tak? Jakby w tych elementach, za które operator odpowiada.
No bo jakby powiedzmy sobie, że w takim razie te sieci wybudowane w ramach POPC, to teoretycznie na odcinku dostępowym, czyli na jednym fragmencie tej sieci, rozumiem, że ma być zapewnione te 30 minimum, ale już dalej niekoniecznie. Tak? Znaczy ja zrozumiałam dzisiaj z wcześniejszej dyskusji, że sieć, kiedy jest potrzeba, to również dofinansowane są sieci dystrybucyjne szkieletowe, tak? Więc... Jeśli będzie potrzeba, żeby zapewnić, sieci, tak, żeby zapewnić w całości 30. Oczywiście, tak. Ja jeszcze tylko chciałem podkreślić, żebyśmy wszyscy mieli jasność, że mówimy o tym, że badamy obszary białe NGA i będziemy wspierać sieci NGA, tak? Czyli nie tylko prędkość. Prędkość nie jest jedynym parametrem. Tutaj musimy się odwołać do definicji sieci, którą mamy w rozporządzeniu, o którym wcześniej mówiłem. Czyli mówimy nie tylko o prędkościach, ale też o pewnych parametrach sieci. No to są też wymogi związane z pomocą publiczną. Ja jeszcze chciałbym zadać dwa pytania. Armen Moska, Strategor. Pierwsza kwestia, jak będą klasyfikowane obszary, na których w tej chwili nie istnieje zabudowa jako taka mieszkaniowa. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że no, tych mieszkań z każdym rokiem powstaje w Polsce ponad 100 tysięcy. Na dzień dzisiejszy, jak rozumiem, nie da się określić punktów adresowych w odniesieniu do takich terenów. No i teraz zastanawiam się, pada takie pytanie, czy to oznacza, że obszary, na których w tej chwili taka zabudowa nie istnieje, niejako z automatu będą wykluczone z obszaru białych plam? I to jest pytanie moje pierwsze. Natomiast drugie, jak będą weryfikowane plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych i czy jeżeli te plany nie będą realizowane, czy zostaną założone jakieś sankcje w stosunku do takich przedsiębiorstw? Pytam, bo mamy takie sygnały od naszych klientów, którzy obawiają się po prostu nieuczciwej konkurencji i sytuacji, że przedsiębiorcy gdzieś tam wzajemnie będą próbowali sobie blokować pewne obszary. Także takie dwa pytania. Co do pierwszego pytania, jeśli danych budynków nie ma, to ciężko też dawać tam dofinansowanie ze środków publicznych na budowę sieci do czegoś, co nie istnieje. Ale w tym roku mamy pierwszy konkurs, tak? Będziemy mieli kolejne konkursy, będziemy ponawiać analizy. W momencie, kiedy będą się pojawiały dane budynki, będą trafiały do naszej bazy. Co do drugiego pytania, plany będą sprawdzane przy kolejnych konkursach, przy kolejnych konsultacjach. Będziemy sprawdzać, czy plany są realizowane. Tak jak mówiłem, jeśli nie są realizowane, obszar wraca do puli obszarów białych i może uzyskać dofinansowanie z programu. Co do wyciągania konsekwencji, nie jestem na chwilę obecną w stanie powiedzieć, jakie zasady tutaj jeszcze zastosujemy. Pracujemy nad tym w ramach rozporządzenia pomocowego, na podstawie którego będzie udzielana pomoc. To ja mam jeszcze jedno pytanie a propos właśnie tych sieci. Chciałam się zapytać, czy, bo rozumiem, że nie będzie finansowana część ta związana z podłączeniem użytkownika końcowego, tak? Rozumiem i mam teraz takie pytanie, jeżeli użytkownik końcowy już będzie chciał się podłączyć do tej sieci, rozumiem, że operator będzie zobowiązany do tego, żeby takiego użytkownika podłączyć, czy będą wymogi dotyczące świadczenia usługi mu właśnie takiej minimalnej, spełniającej 30 megabitów? To znaczy nie możemy wymagać, żeby użytkownik kupował 30 mega. Użytkownik kupi taką ofertę, tak, jaka będzie. Tak, ale czy jest obowiązek zaoferowania użytkownikowi takiej usługi? Sieć ma spełniać parametry. Ja przepraszam bardzo, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszego spotkania. Znaczy, dobrze, ale tylko... związane z dofinansowaniem nie są przedmiotem. Bardzo chętnie o tym porozmawiamy na memorandum na grupie roboczej. Natomiast kwestie związane z przyznaniem finansowania nie są przedmiotem tego spotkania. Także bardzo bym prosił... Ale to w takim razie zadam to pytanie, bo ono się wiąże również z tym, bo mówimy bardzo, znaczy cały czas posługujemy się definicją funkcjonalną, tak? I teraz... Po prostu jest pytanie, co tak naprawdę mamy uważać za sieci, te zaawansowane sieci bezprzewodowe, tak? Bo moje sieci teoretycznie, znaczy sieci LTE teoretycznie również spełniają to, tak? To także zostało wskazane w instrukcji, którą udostępniliśmy. Wskazaliśmy, co uznaliśmy, zaklasyfikowaliśmy, na jakiej podstawie obszary białe i też co należy rozumieć przez informacje, które będą wprowadzane. O tym będzie jakby w drugiej części także mowa, będzie pokazane, co będzie można zgłaszać. Jedno pytanie odnośnie punktów adresowych jeszcze.
Jeżeli w ramach konsultacji któryś z operatorów stwierdzi, że dany obszar biały według niego nie jest obszarem białym, czy przewidzieliście Państwo możliwość poinformowania? Opublikujecie Państwo obszary białe. My te obszary białe będziemy analizować, tak, i stwierdzimy, że tam mamy infrastrukturę, która umożliwia dostęp 30 mega. W jaki sposób to zgłosić? Tak jak mówiłem, obszary wyznaczaliśmy po danych, które Państwo przekazujecie. Także liczymy na to, że takich sytuacji nie będzie, bo dane przez Was wprowadzane. Jeśli Państwo zgłosicie te plany w inwentaryzacji za 2014, my je uwzględnimy. Co w sytuacji, jeżeli nie posiadacie w swojej bazie punktów adresowych, co to nowe osiedla budowane w tej chwili, natomiast nie przedstawiacie ich o białe plamy, natomiast inwestor będzie chciał budować w tym obszarze? Czy będziecie... Tutaj musiałbym poprosić pana Dariusza. Czy tu jest okazja, żeby właśnie w tym etapie konsultacji wprowadzić taki adres do bazy danych? To za chwilę będzie pokazane, w jaki sposób to jest zorganizowane. Ja rozumiem, że te mapy zostały stworzone w oparciu o dane inwentaryzacyjne z SIS-u przekazane przez operatorów. I ja mam takie wrażenie, już tak po pobieżnym spojrzeniu na te mapy, że w całym tym procesie myślenia jest ogromna luka, ponieważ zakładacie Państwo, że znaczy są po prostu punkty adresowe, które nie są w zasięgu żadnej sieci, tak? I one nie są, jak rozumiem, wskazywane do SIS-u w żaden... Jest pan w błędzie. To są adresy, które nie zostały wykazane jako adresy zasięgu sieci klasy NGA. Tam może być sieć podstawowa. Gdyby było pytanie, czy istnieje tam sieć podstawowa, nie. To byśmy odpowiedzieli tak. No, ale nie ma sieci klasy NGA. Ja podam panu przykład na podstawie mojej ulicy, bo widzę, że jako białe plamy są wskazane miejsca, które są w zasięgu sieci Orange. Natomiast ogromna część ulicy w ogóle jest poza zasięgiem jakiejkolwiek sieci przewodowej i nie jest wskazana jako biała plama. Dlaczego? Bo być może sytuacja wygląda tak, że jest to obszar, jeżeli adres tego stołu zaznaczony jest to, ale przepraszam. Bo być może jest sytuacja tak, że jest to obszar czarny, czyli adres został wykazany przez operatora, że ma go w zasięgu sieci klasy NGA. Nie ma, ale tam nie ma żadnej sieci, więc jak może być w zasięgu jakiejkolwiek To z tego sieci? Wynika, że któryś z operatorów, to więc pan w procesie konsultacji może nam ten adres wskazać i któryś z operatorów przekazał dane, które są niezgodne ze stanem faktycznym. My sprawdzimy wtedy w ramach konsultacji pana zapytanie plus dane przekazane z operatorów do tego adresu. No i w tym momencie będą już sankcje po prostu, no. Sankcje prezesa związane z karą, jaka może być bardzo dotkliwa, no po prostu, no. Znaczy bardziej mi się wydaje prawdopodobny obszar, Państwo nie uwzględniliście tych punktów adresowych, bo nikt ich nie wskazał, no ale... Powiem tak, my do geolokalizacji używamy jedynej słusznej bazy, którą możemy pobrać jako urząd państwowy, bazy Urzędu Geodezji i Kartografii. My możemy kupić bazy Google'a czy innej, bo to nie podlega, tam są takie ograniczenia licencyjne, że tego nie możemy zrobić. Możemy użyć bazy PRG, która jest zrobiona w ramach geoportalu drugiego. Są faktycznie sytuacje, że ta baza nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ale innej bazy nie mamy. Po to są konsultacje, żeby Państwo wykazali, że w jakimś aspekcie to się nie zgadza, a w ramach inwentaryzacji przekazali poprawne dane, chociażby współrzędne my tych obiektów. My te dane naprawdę traktujemy z dużą atencją i po prostu przyglądamy się każdemu szczegółowi. Jeśli chodzi natomiast o budynki, których nie ma, to jeżeli Państwo tam świadczycie usługi, a ten budynek na przykład nie został zgłoszony w urzędzie gminy jako budynek użytkowy, to my też te informacje przejmujemy, ale my nie mamy nazwy tego adresu, bo on nie jest rejestrowany w gminie, nie ma go po prostu fizycznie. No. Ale urzędna jest i Państwo mogą ją wykazać jako obiekt typu, tam u nas jest jakaś klasa z dziewiątkami, wykazać, że taki obiekt jest, ale on nie ma nazwy po prostu. Jeżeli mogę, ja spróbuję coś zaproponować, bo rozmawiam o instrukcji wypełnienia i zgłaszania. Pewnym problemem przy zgłaszaniu planów inwestycyjnych przez przedsiębiorców jest fakt, że w bazie danych przedsiębiorcy znajduje się adres, który rozpoznaliśmy albo przeprocedowaliśmy. Tak? Czyli mówiąc krótko,
Ja mogę wyeksportować dane odnośnie moich zasięgów, no bo je wprowadziłem, mówiąc krótko, natomiast oczywiście nie posiadam w żaden sposób możliwy pozostałych 7 milionów nieruchomości, czy ile tam nie mam u siebie. W związku z tym niezmiernie trudno jest mi na tych danych pracować, a próba wprowadzenia ich ręcznie, obec po adresie, oczywiście jest niewykonalna, nawet na poziomie lokalnego operatora, nie wyobrażam sobie krajowego. Ale mam taką propozycję, która, bo zastanawiałem się, jak to zrobić. Wiedząc, że na przykład planuję jakieś osiedle czy jakąś wieś wykonać, jak to zrobić hurtem? Ponieważ no, z punktu widzenia systemu wydaje mi się, że chyba nie ma możliwości zaznaczenia obszaru i zaimportowania hurtem danych i oznaczenia dobrze. Ta miejscowość cała podlega planowi inwestycyjnemu. Może warto byłoby w związku z tym, to jest takie pytanie i sugestia, albo wprowadzić możliwość zaznaczenia hurtem jakichś obszarów typu miejscowość, dzielnica, szczególnie dla małych miejscowości to może mieć znaczenie, albo jeżeli nie macie takiej możliwości w systemie, to może, ponieważ macie bazę terytorialną jako taką, zasugerować operatorom, bo mówimy o instrukcji również, żeby na przykład pobrali bazę terytorialną, odfiltrowali sobie obszar, który ich interesuje przynajmniej na poziomie mniejszej miejscowości i wtedy hurtem mogą wgrać do swojej dane na przykład całe zakresy, tak? Czy jeśli ja bym zaproponował, żebyśmy przeszli przez tą część praktyczną i później jeszcze kilka takich dodatkowych informacji organizacyjnych byśmy przekazali, tak? Związanych w ogóle z tym procesem, do którego od poniedziałku przystępujemy. Dobrze? Tak? Ja po prostu tego nie widziałem w instrukcji, więc zastanawiając się, jak to zrobić, padłem na pomysł, że może zebrałbym je z terytu, odfiltrowując jakieś tam obszary. W małej skali jest to rozwiązanie, w dużej nie wyobrażam sobie, ale tego mi brakowało w instrukcji. To taka uwaga do instrukcji. Znaczy będziemy otwarci, tak, na tego typu pomysły, żeby ułatwić ten proces. Tak? Ale na razie zobaczmy to, co jest przygotowane dla Państwa i co dostaniecie od poniedziałku 16 marca. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja może uzupełnię wypowiedź Darka. Na grupie roboczej była dyskusja na temat możliwości importu pliku obszarów białych. Wydaje mi się, że to jest celowe po to, żebyście Państwo mogli sobie ten plik zaimportować i we własnych narzędziach go obrobić. Przepraszam, Państwa... Marek, to jest, to zaraz pokażemy. No więc to jest. Piotr, jakbyś mógł posłuchać. Ta funkcjonalność jest przygotowana, żebyś mógł sobie zaimportować. Za chwilę zostanie pokazana i wtedy poprosimy o uwagi. Jeszcze było, Jakub, nie masz włączony mikrofon? Chcesz jeszcze zadać jakieś pytanie? Okej, to przejdźmy do prezentacji Instytutu. Dzień dobry, Grzegorz Wójcik, Instytut Łączności. Tu już od momentu ta mapka jest widoczna, która pokazuje w największym zbliżeniu, pokazuje białe plamy z dokładnością do poszczególnych budynków. Oczywiście, jeżeli to zbliżenie będziemy zmniejszać, jeżeli skala mapy będzie się zwiększać, to w tym momencie będzie się pojawiała pewna agregacja tych punktów. Punktów generalnie na mapie jest około 6 milionów 600 tysięcy. Więc tak ta mapa wygląda. Strona już została wcześniej. Pełna baza adresowa to jest ponad 8 milionów. Teraz pokazujemy tą część aplikacji, która służy przede wszystkim dla obywateli, którzy by chcieli poinformować, że pod ich adresem albo w ich okolicy nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego. Wygląda to w ten sposób, że użytkownik jest proszony o podanie nazwy miejscowości. Tutaj. Podpowiadamy oczywiście, jakie są miejscowości w Polsce na bazie terytu. No i na bazie tej bazy, którą przygotowało UKE, bazy białych obszarów, stwierdzamy, czy dany obszar jest biały albo nie jest biały, czyli nie występuje w bazie i użytkownik ma możliwość tak naprawdę stwierdzić, że albo się z tym zgadza, czyli że ten internet w tym przypadku akurat nie jest dostępny, albo się z tym nie zgadza. Jak się zgadza, to
taka informacja trafia do bazy. Zasada jest taka, że użytkownicy mogą podać w zasadzie dowolną liczbę adresów, przy czym jest to aplikacja skierowana przede wszystkim do użytkowników indywidualnych, obywateli, którzy będą po prostu pokazywali, co ich zdaniem w najbliższej na przykład okolicy albo okolicy, którą znają, jak to wygląda. Nie ma dodatkowych mechanizmów związanych z potwierdzaniem tych danych do momentu zakończenia zbierania danych konsultacyjnych. Czyli w momencie, kiedy kończymy konsultację, dziękujemy użytkownikom za przekazanie danych, ale wcześniej mogą sobie te dane poprawiać, ile razy będą chcieli. I to są w zasadzie dwie rzeczy, które są dostępne w tej części konsultacji dla obywateli, czyli mapa i możliwość dodania własnych punktów adresowych. Czy może do tego są jakieś pytania? To jeśli nie ma, to pokażę zmiany w SIS-ie. Mam nadzieję, że ta aplikacja w większości z Państwa jest znana. Pomijamy tu cały proces logowania, już jesteśmy zalogowani do aplikacji. Zazwyczaj ci z Państwa, którzy już przekazywali dane do SIS-u, wiedzą, że jest taka pierwsza strona, która podsumowuje dane przekazane w ramach inwentaryzacji za rok bieżący i rok poprzedni. Do tej pory funkcjonowały dwa formularze dotyczące inwestycji, które były realizowane z dokładnością do miejscowości. To były inwestycje w linie światłowodowe i inwestycje w sieci dostępowe. W tej chwili od poniedziałku te formularze zostaną ukryte, natomiast dojdą dwa formularze odnoszące się do konsultacji planów inwestycyjnych, które będziemy realizować już z dokładnością do poszczególnych punktów adresowych, czyli nie do miejscowości, a z dokładnością do poszczególnych punktów adresowych. Żeby zobaczyć, jak to wygląda pod względem zawartości takiego pojedynczego rekordu, posłużę się formularzem, ale zakładam, że większość z Państwa, przynajmniej operatorów, nawet myślę, nawet niezbyt dużych operatorów, będzie wolała przekazywać dane za pomocą plików. Tutaj możliwość przekazania danych za pomocą plików jest dokładnie taka sama, jak w przypadku innych danych przekazywanych do SIS-a, czyli mamy możliwość przekazywania danych zarówno w formacie CSV, jak i w formacie XML. I oczywiście narzędzia pomocnicze SIS-a to będą wspierać, to znaczy jest możliwość skorzystania ze wszystkich narzędzi pomocniczych. Tak więc to, co ja w tej chwili będę pokazywał jako formularze, prawdopodobnie będą Państwo woleli jednak przekazywać te dane w formie plików. Jaki jest zakres informacyjny? Po pierwsze, inwestycja jakoś się powinna nazywać, czyli mieć identyfikator. Prosimy o podanie roku zakończenia inwestycji, technologii, w jakiej zostanie wykonana ta inwestycja, ale ta technologia jest bardzo uproszczona, bo prosimy wyłącznie o podanie, czy to jest technologia światłowodowa, miedziana czy bezprzewodowa. Liczba gospodarstw domowych objętych inwestycją, to często ten parametr pojawia się w projektach unijnych. I potem jest ta część organizacyjna związana z weryfikacją przekazywanych danych. Tu jest to dosyć istotne, mianowicie, że musimy wskazać przynajmniej jeden dokument, który potwierdza faktyczną intencję przedsiębiorcy na zrealizowanie danej inwestycji. I można sobie wybrać, jest to albo oświadczenie właściciela, albo uchwała zarządu, albo uchwała rady nadzorczej. Potem ewentualnie jest część dotycząca finansowania, gdzie powinniśmy wskazać, czy jest już zapewnione finansowanie dla inwestycji, ewentualnie podać źródła tego finansowania. No i w kolejnej części harmonogram realizacji inwestycji. Ten harmonogram tutaj jest określony bardzo ogólnie, to znaczy tak naprawdę prosimy o podanie wyłącznie okresów realizacji
planowania inwestycji, prac budowlanych, no i ostatecznej daty przekazania do użytkowania. Krytyczną rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o weryfikację, będzie tutaj dodanie tych załączników, które będą musiały potwierdzić, że faktycznie ta inwestycja jest realna, tak? Albo realnie planowana. I to, co trzeba będzie przekazać, to jest jakiś dokument potwierdzający planowaną inwestycję, to o czym mówiłem, czyli oświadczenie właściciela, uchwała Rady Nadzorczej albo zarządu. Potwierdzenie zapewnienia finansowania inwestycji, jeżeli zaznaczymy, że już jest dostępne, oraz harmonogram planowanej inwestycji. Oprócz tego mogą Państwo przekazać w zasadzie dowolną liczbę innych plików, które uznają Państwo za zasadne w celu udokumentowania tej inwestycji. Ten formularz, czy ten rekord w bazie danych odnosi się do danych ogólnych na temat inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o punkty adresowe, to tutaj konstrukcja jest, powiedziałbym, bardzo prosta. Jak zwykle w SIS-ie musimy się posłużyć identyfikatorem jakiegoś punktu adresowego, identyfikatorem inwestycji, do której ten punkt należy, no i potem prosimy o podanie adresu bądź współrzędnych geograficznych. Zakładam, że tylko chyba najmniejsi operatorzy będą korzystali w tym celu z formularzy. Gdyby Państwo chcieli korzystać z formularzy, no to tu jest taka możliwość: zapisz i dodaj kolejny. Czyli wypełnia się ten formularz, po czym po naciśnięciu tego przycisku ten formularz jest zapisywany, po czym otwierany jest nowy formularz z wypełnioną już wstępnie wartością i trzeba na przykład zmienić tylko numer budynku i znowu tak kolejny. Ale zakładam, że większość z Państwa nie będzie z tego korzystała, tylko będzie korzystała z importu danych. Import danych jest w menu konsultacje. On dokładnie odpowiada temu, co jest zrobione dla inwentaryzacji. Czyli ten mechanizm importu, który Państwo znają z inwentaryzacji, jest dokładnie taki sam w konsultacjach. Przy czym warto podkreślić, że z punktu widzenia SIS-a inwentaryzacja infrastruktury za rok 2014 i konsultacje to są dwie odrębne domeny. Dane przekazywane w ramach inwentaryzacji to jest jeden świat, dane przekazywane w ramach konsultacji to jest drugi świat. Te dane nie będą się mieszać ze sobą. To są odrębne tabele, odrębne bazy i w szczególności wyczyszczenie wszystkich danych w konsultacjach nie powoduje wyczyszczenia wszystkich danych w inwentaryzacji i vice versa. Jest to o tyle istotne, że w tej chwili jesteśmy w okresie przekazywania danych inwentaryzacyjnych, w zasadzie na finiszu. Potem prawdopodobnie w momencie, kiedy Państwo zakończą przekazywanie danych, będzie ten etap weryfikacji danych, ewentualnie jeżeli koledzy z UKE zdecydują się po analizie wstępnej danych, niektórzy z Państwa być może otrzymają prośbę o uzupełnienie danych, bo to rozporządzenie ma taką możliwość, daje taką możliwość UKE. Czyli inwentaryzacja będzie sobie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach dokładnie tak, jak funkcjonowała. Natomiast konsultacje będą miały swój harmonogram, swój sposób działania. Dobrze, pliki można wczytywać. Pliki są w formatach CSV. No to chyba nie ma co pokazywać. Jeżeli ktoś z Państwa miał kiedyś do czynienia z tymi naszymi plikami, no to doskonale wie, jak to wygląda. Natomiast na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Po pierwsze, w pomocy, jak zwykle, będą dostępne narzędzia pomocnicze. W szczególności jest takie nowe narzędzie, które nazywa się MiniSIS i służy do przygotowywania danych w formacie CSV albo XML.
oraz narzędzie dla dużych operatorów, takie kiedyś nazwaliśmy parę lat temu, które służy do weryfikacji danych. Oba te narzędzia będą wspierały przekazywanie danych w ramach konsultacji. Oczywiście będzie dostępna również dokumentacja XSD. Tutaj jest dokumentacja XSD. No i oczywiście, tak jak standardowo, wszystkie nasze instrukcje, opis formatu CSV będzie również dostępny w SIS-ie. W SIS-ie tym produkcyjnym, bo teraz jestem na wersji testowej, jest również dostępna pełna baza punktów adresowych, którą my wykorzystujemy do weryfikacji przekazywanych danych w inwentaryzacji. Wydaje mi się, że nawiązując do tego, co pan Piotr powiedział, ta baza w zasadzie mogłaby już posłużyć do tego, o czym pan mówił. Jeżeli byłoby to dla państwa wygodne, to my możemy ją przetworzyć do takiego formatu, żeby ona była dokładnie w tym formacie, który jest wymagany w konsultacjach. Także generalnie to będą dosłownie, trzeba tylko sobie odfiltrować daną miejscowość i to będą gotowe rekordy do włożenia do konsultacji. Z dokładnością do tego, że w konsultacjach jest jedno pole, które może nie możemy wypełnić automatycznie, mianowicie jest takie pole, które się nazywa status. No i tu trzeba by, żeby państwo sami zdecydowali, jaki jest status danego punktu adresowego, czy on jest planowany, zaplanowany, realizowany, czy zrealizowany. Natomiast mogę obiecać, że ta pełna baza punktów adresowych w Polsce zostanie przygotowana w takim formacie, jaki jest wymagany w konsultacji. Ona jest w tej chwili dostępna, ona jest w troszkę innym formacie, ale żeby państwu ułatwić jakby przygotowanie tych danych, to wydaje mi się, że to byłoby akurat wygodne. No i na koniec jeszcze może bym spróbował, jeżeli odnajdę ten. Będzie tutaj. Czy to zostało? No dobrze. Ale to jest. Dobrze. Jest takie narzędzie, które się nazywa MiniSIS. Może nie wszyscy z państwa jeszcze się tym interesowali. I tu na końcu są dodane dwa arkusze, które będą pozwalały na dodanie informacji dotyczących konsultacji. Plany inwestycyjne, punkty adresowe. W szczególności, żeby ułatwić wprowadzanie danych, jeżeli byśmy sobie tutaj wyszukali jakąś miejscowość. Przepraszam, nie pobrałem baz danych, więc się nie uda. Ale moment. Czy pobieramy bazę danych białe czy czarne? Tylko i wyłącznie w białych obszarach, a nie w całej Polsce. Oczywiście mamy wszystko. Znaczy mamy obie bazy, Marku. Chciałem przypomnieć, że... Na pobrać, które państwo przedostępne. Wszystkie są dostępne w ramach tej generacji. Chciałem przypomnieć, że tutaj w pomocy na samym końcu jest baza punktów adresowych. To jest taka duża baza, którą my wykorzystujemy do weryfikacji podanych danych adresowych pochodząca z Gugiku. I ona zawiera wszystkie punkty adresowe, które są nam znane. Jeszcze padło pytanie dotyczące tego, jak podać adres, który nie jest w naszej bazie. Tam są dwa kody.
Po pierwsze, zdarzają się miejscowości, w których brak ulicy. I to już ci z Państwa, którzy korzystają z SISO od lat, wiedzą, że jeżeli jest brak ulicy, to odpowiada temu kod ulic składający się z 5/9. Jeżeli zaś jest taka sytuacja, że Państwo na przykład wiedzą, że w danej miejscowości powstała właśnie nowa ulica, no jakieś nowe osiedle i tak dalej, ona ma już swoją nazwę, ale teryt tego nie przewiduje, bo często tak jest niestety, to nazwę tej ulicy się wpisuje po prostu, podaje się nazwę ulicy i podaje się kod składający się z 4, 9 i 8. Czyli można podać dowolny adres. No oczywiście my te adresy potem weryfikujemy zgodnie z dostępnymi nam danymi. W szczególności często się zdarza, że ktoś podał ulicę jako ulicę spoza terytu, ale ona faktycznie w terycie jest, tylko tam jest jakaś literówka w nazwie na przykład. Natomiast tutaj tą bazę punktów adresowych, którą wskazuję, pokazuje pełną listę punktów adresowych. Jeżeli, Marku, byłaby taka potrzeba, to możemy również przekazać bazę białych plam. Bo na razie ona jest dostępna wyłącznie w formie mapy, czyli obrazkowej. Na grupie roboczej była o tym mowa i wydaje mi się, że to chyba byłoby celowe, żeby ułatwić operatorom ogarnięcie tej masy danych. Operatorze o tym mówią. Taki plik, na który można byłoby bezpośrednio filtrować różne potrzebne obszary w zakresie istnienia białych plam, byłby bardzo przydatny, dlatego że jeżeli przystępuje się do analizy jakiegoś obszaru większego, iluś miast w Polsce, no to znakomicie przyspieszy pracę, bo analizowanie na podstawie mapy jest bardzo żmudne. Czy rozmawialiśmy na grupie, że taki plik wsadowy będzie nam udostępniony i na niego będziemy nanosili nasze plany inwestycyjne? Pilnujcie tego. Wiadomo, w jakim terminie ten plik mógłby być udostępniony? W poniedziałek ruszamy z konsultacjami, to w poniedziałek w pomocy SISA byłby dostępny tam w tych danych adresowych po prostu. I jakoś go nazwiemy, że właśnie to jest w formacie danych konsultacyjnych, czy w ten sposób. To mam jeszcze takie pytanie. Analizowałem Excela załączonego do instrukcji. To jest taka aplikacja czterozakładkowa, ile dobrze pamiętam. To już było późno w nocy. Zasady wypełniania tychże planów inwestycyjnych, co do zasady, zakładają relacyjność między arkuszami i ogólnie wymagalność pełnych informacji. Że pełne zestawy informacji. Na poziomie planów inwestycyjnych, szczególnie szkicowanych na 3 lata do przodu, wydaje się, że szczególnie w przypadku mniejszych miejscowości wskazanym mogłoby być ograniczenie obowiązków wprowadzenia danych do poziomu np. nazwy wsi. Bez konieczności generowania, czy wyszukiwania, czy importowania numeru każdej chałupy, która tam jest na miejscu. Czy rozważaliście Państwo, żeby przynajmniej na poziomie mniejszych miejscowości albo też konstrukcji relacyjnego formularza można było zaznaczyć czy podać obszar, dlatego że na poziomie planowania inwestycji my z reguły wiemy, gdzie chcemy wejść, ale już ciężej jest odpowiedzieć na pytanie na przykład, jak wyglądają stosunki własnościowe i czy w każdą ulicę lub uliczkę da się wejść. W związku z tym możemy podać, jaki jest plan inwestycyjny, ale na poziomie planów nikt tak naprawdę nie jest w stanie przesądzić, które nieruchomości finalnie będą podłączone. W związku z tym, jeżeli ja planuję, mówię z perspektywy praktyka, ja mogę powiedzieć, że to jest wieś jakaś tam albo miejscowość jakaś tam i tam planuję wejść, ale nie do końca jestem pewien na tym etapie bardzo abstrakcyjnego planu, jaki konkretny adres będzie dostępny. Więc sugerowanie zasięgu miejscowości może wpłynąć nie tyle na wygodę operatorów, tylko także na po pierwsze realność tych danych, po drugie większa liczba operatorów mając zdjęte z głowy obowiązek przeklikiwania tysięcy pojedynczych adresów czy przeklejania ich, może zdecyduje się przekazać plany inwestycyjne, a jeżeli ktoś będzie miał przeklikać sobie dziesiątki tysięcy potencjalnych adresów w tych miejscowościach,
to pewnie machnie na to ręką, bo i może to zrobić, nie ma żadnego problemu. Piotrze, technicznie jest to wszystko możliwe, natomiast myślę, że to są zagadnienia do przedyskutowania na grupę roboczą jutro na przykład, tak? I tam zapada decyzja tak naprawdę, tak? My tylko realizujemy technicznie te ustalenia, które... Nie, ja po prostu odnoszę się do tego, co rozesłaliście. Tam były także te arkusze. Ja znam konstrukcję tych arkuszy i wiem, że tam jeżeli w ciągu relacji nie wypełnię jednej pozycji, to nie mogę wyeksportować tego, bo nie przejdzie mi to walidacja. Stąd moje pytanie. Nie, ja jaki będzie, widzę taką możliwość, na przykład poprzez wprowadzenie statusu, tak? Czyli może w tej instrukcji, znaczy na poziomie, bo dyskutujemy o instrukcji wprowadzania, tak, nie tylko o samym systemie, może warto zastanowić się, jak daleko te dane mają być obowiązkowe, bo wszystko to jest i tak deklaracją, jakąś wskazówką. Ale to takie pytanie do Was i sugestia do przemyślenia. Im więcej danych trzeba będzie wprowadzić, a one mają wyłącznie deklaratywny charakter dla wszystkich, tym pewnie mniej podmiotów będzie chętnych takie informacje wykazać. Oczywiście ten kij ma dwa końce, zdaję sobie z tego sprawę. Znaczy to jakby nie do nas tak należy decyzja tutaj, tylko raczej właśnie do przewodniczącego grupy. My, jeśli będzie takie ustalenie grupy, to zrealizujemy. Ja bym chciał jeszcze dodać, że importujesz to do tabeli płaskiej. W związku z tym jakiekolwiek analizy bardziej globalne, no to są proste zadania. To nie wymaga naprawdę wyjątkowo skomplikowanych umiejętności. Także naprawdę będziesz mógł sobie to miejscowość zaznaczyć, mając detaliczne poszczególne adresy. Natomiast nie zgadzamy się na to, żebyś sobie klepnął miejscowość i powiedział tak. No tak jakbyś zaznaczył całą miejscowość. Chcemy, żebyś świadomie spojrzał na tą inwestycję. Masz 2 miesiące czasu na to, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast oczywiście po to jest pokazane, że wszystkie adresy będą miały statusy, że my będziemy potem weryfikowali, czy są postępy inwestycyjne i będziemy się zwracali do każdego z pytaniem dlaczego. Jeżeli nie będzie postępów, to po prostu ciachniemy i zwrócimy ten obszar z powrotem do puli. No. To może na którymś etapie inwestycji na pewno będziemy musieli przejść na konkretny adres. Może ja jeszcze powiem, ponieważ wyznaczamy obszary białe do poziomu budynku, zbieramy dane do poziomu budynku, tak? Musimy zachować jakby tą spójność. W momencie, kiedy byśmy wyznaczali obszary do miejscowości, można by odklikać sobie całą miejscowość. Wyznaczamy do budynku, zbieramy do budynku. Przepraszam, ponieważ czuję się trochę wywołany do refleksji czy do riposty. Ja powiem tak, jeżeli planuję wieś, która ma 50 domów w tej chwili i zdecyduję się Wam ją zgłosić, to zgłoszę ją z dokładnie takim samym przybliżeniem, tylko innym nakładem pracy. Jeżeli zaznaczę miejscowość, nie wiem, Andrzejów niech będzie, a zrobię ten Andrzejów i jeszcze skądś wymyślę sobie przeklikanie 50 adresów. To znaczy z perspektywy dużej miejscowości macie rację, że taki import całych miejscowości nie ma sensu. Natomiast na poziomie małej miejscowości dodajecie mi tylko pracy, ale nie dostaniecie bardziej szczegółowej informacji, czy zaznaczę po prostu miejscowość, czy miejscowość i 50 chałup z osobna. Musielibyśmy w takim razie zacząć definiować, a co jest małą miejscowością, czy do tylu adresów to jest ok, a do tylu to możemy zgłaszać. Znaczy myślę, że musimy jednak przyjąć jedno podejście i to podejście jest zbieramy do adresu, bo wyznaczamy do adresu. Sugerowałem wielokrotnie, że minimalna jednostka, która powinna być brana pod uwagę w inwentaryzacji dla najmniejszej miejscowości, powinna wynosić między kilkadziesiąt a 200 nieruchomości. Oczywiście pozostawiając Wam decyzję, jak głęboka ma być podziałka, ponieważ wchodząc do małej wsi, typu 20 domów albo 50 domów, operator z założenia będzie obsługiwał tąże całą miejscowość, chyba że coś jest wyniesionym osiedlem, za rzeczką, lasem i jest pojedynczym jakimś tam domem gdzieś dalej. W praktyce rzecz biorąc, na poziomie najmniejszych miejscowości operator zawsze będzie decydował per miejscowość. W dużych miastach to może być ulica czy osiedle. Ja może odpowiem jeszcze tak. Jeżeli ty zaznaczysz całą miejscowość i części tej miejscowości zaznaczysz i my w kolejnym etapie inwentaryzacji stwierdzimy, że ciebie tam nie ma w tej części miejscowości, to nie licz na to, że my zajmiemy cię te brakujące adresy, bo tam się nam nigdy nie będzie opłacało inwestować, bo tam już jest zasiedziały przedsiębiorca. No to po prostu zostawiamy ci ten obszar do tego, żebyś go dalszy podłączył. No. Mi chodzi o ilość pracy. Marku, przepraszam, łatwiej mi jest zaznaczyć 100 wsi po 50 chałup, niż 5000 rekordów z punktu widzenia nakładu pracy, które muszę wykonać. Tylko tyle, nic więcej. To jest plan inwestycyjny. Ale już milknę, bo nie zrozumiemy się, jak widzę.
I właśnie z tego względu proponowałbym, żeby były udostępnione wszystkie punkty adresowe i wtedy taki, nie, na razie białe plany mówimy, tak, o białych planach. Jeżeli są w słownikach, to wtedy taki podmiot będzie w stanie sam wygenerować sobie mapę dokładnie z punktami i będzie miał zaoszczędzoną pracę. Czy jeszcze można mieć pytanie do uzupełnienia tej bazy wiedzy? Co w sytuacji, jeśli przedsiębiorca planuje miks technologii i co w sytuacji właśnie przekazywania takiego pliku wsadowego, jeśli chodzi o dokumentację potwierdzającą tą inwestycję? Czy jak gdyby automatycznie przekazuje jeden dokument, nie wiem, w jakiś osobny sposób dotyczący wszystkich tych inwestycji? Czy i co będzie, jeśli nie przekaże takiej informacji, czy od razu jak gdyby automatycznie uznaje się, że te inwestycje nie są brane pod uwagę, czy też będzie na przykład jakaś możliwość uzupełnienia tej dokumentacji? To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, to tam można wskazać jeden rodzaj technologii, czyli światłowodowe, miedziane, bezprzewodowe. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś technologiami mieszanymi, to w zasadzie taką inwestycję należałoby podzielić na część na przykład światłowodową i na część bezprzewodową. I po prostu wskazać, że to są dwie inwestycje. No, jeżeli chodzi o te załączniki, które są tam wymagane, no to oczywiście dla każdej części inwestycji będą wymagane załączniki tak samo, no bo system nie pozna, że to są dwie inwestycje należące do tej samej dziedziny. Natomiast co będzie, jeżeli się nie przekaże załączników? Otóż na koniec tych konsultacji prosimy, żeby Państwo złożyli takie oświadczenie, że zakończyli przekazywanie danych. Jeżeli będzie brakowało załączników w którymś z planów inwestycyjnych, to nie da się kliknąć, że zostało już zakończone, tylko dostaną Państwo informację, że w takiej a takiej inwestycji brakuje tam jeszcze odpowiednich załączników. Więc system przynajmniej przypilnuje, żeby te załączniki Państwu wskazać, że one są brakujące. No oczywiście nie wymusi ich podania, natomiast podejrzewam, że na etapie weryfikacji no to będzie problem, jeżeli ich nie będzie. Ja może jeszcze tylko dodam. Jeden plik, tak, jeden plik, który będzie zawierał cały plan inwestycyjny z podziałem na poszczególne inwestycje. Tak on zostanie zaimportowany. I w jaki sposób wtedy, jak plik zostanie zaimportowany, będziemy musieli przeklikać dla każdej inwestycji i dodać oświadczenie? Jeżeli będzie 5 tysięcy inwestycji, to będzie musieli 5 tysięcy razy uchwałę zarządu załączyć. Tak to należy rozumieć? Ponieważ w pliku CSV nie może Pan załączyć załączników, no to siłą rzeczy będzie musiał Pan przekazać te załączniki przez formularz. Dla każdego adresu? Nie. Dla każdej inwestycji. Dodatkowo, tak jak wskazywałem na prezentacji, zespół, który będzie weryfikował plany, może się zwrócić do przedsiębiorcy o przekazanie jakichś dodatkowych informacji. No, to wszystko będziemy na etapie weryfikacji oceniać. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja może chciałbym jeszcze uzupełnić. Takich operatorów, które mają globalne inwestycje w całej Polsce, to jest na palcach jednej ręki policzyć po prostu. No może dwóch, prawda? Reszta pracuje raczej na ograniczonych obszarach i to nie jest zbyt duże przedsięwzięcie. Ja wiem, że TEPSA może mieć problem. Jak planuje na przykład 450 milionów wydać na sieci FTTX, to jest pewne przedsięwzięcie. Ale też patrzmy, jakie możliwości ta firma ma. Gigantyczne zespoły IT, które mogą te dane sobie obrobić w bardzo prosty sposób. Takie kompetencje na pewno tam są, w związku z tym no, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. No nie jest według mnie aż tak źle. No. Jeśli nie ma więcej pytań, to chyba możemy wszystkim podziękować za obecność. Dziękujemy też osobom, które oglądały transmisję przez internet. W razie pytań jesteśmy zawsze otwarci. Znaczy, myślę, że jeszcze należałoby powiedzieć tutaj kilka słów na temat procesu, tak, który ruszy w poniedziałek i kanałów komunikacji, które będą udostępnione. Tak?
Tak, ja bym bardzo poprosił, ja wiem, że to jest oczywiste, jak rozmawiamy, albo ktoś na to wpadnie, ale dopiszcie proszę do instrukcji sugestie, że ze słownika, czy tam z tej bazy można pobrać, żeby nikt nie przeklikiwał, bo nie ma znaczenia, jakie to jest duże, czasem trzeba wpaść na dany pomysł, tak? I to tyle, dopiszcie po prostu taką informację, proszę, dziękuję. Przepraszam, czy będzie jakiś termin, czy na przykład jutro można zgłosić jakieś prawne uwagi do tego dokumentu, czy jakby należy uznać, że przed dokument jest zamknięty? Właśnie, że ten termin nie został wyznaczony na konsultację wstępną. Jak najbardziej można zgłaszać uwagi. My na pewno tego 16 marca ruszamy z konsultacjami, tak? Więc wtedy dokumenty otrzymają balę ostateczności. Chciałem powiedzieć o tym, że jeśli będzie potrzeba z Państwa strony, to możemy przeprowadzić kolejny taki warsztat właśnie praktyczny, jak działa system, albo dla osób, które tutaj dzisiaj nie mogły być. To taki warsztat może zostać powtórzony, będzie też dostępny na internecie, tak, panie Darku? Tak, dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i film z tego spotkania będzie dostępny w internecie. Natomiast chodziło mi jeszcze o ten kanał komunikacji, który tutaj jest w zakładce kontakt, tak? To Grzegorz, jakbyś mógł może dwa słowa jeszcze powiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o SIS, to jest dokładnie tak samo jak wszędzie indziej w SIS-ie, czyli jest helpdesk, który obsługuje Państwa zgłoszenia. Natomiast wszystkie zgłoszenia merytoryczne będziemy przesyłać tutaj do ministerstwa, bo sprawy merytoryczne dotyczące konsultacji rozstrzyga Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jeżeli chodzi o tą część dla obywateli, no to jest adres, który był już podany w trakcie prezentacji, szybki internet. Myślę, że jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania dotyczące również konsultacji prowadzonych w SIS-ie, to również na ten adres można wysyłać. Dobrze, czy są jeszcze jakieś może pytania, postulaty? Jeżeli nie ma, to bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo.